specjalnie dla mnie przywieziono dostawę i otworzono lody Julii Żuga. Ale jak do tego doszło? Dowiecie się oglądając cały filmik. Julia Żugaj ma swoje własne lody? No nie wierzę. Idealnie. Przecież ja muszę to przetestować. Właśnie sobie weszłam na Instagrama Julki, a tutaj oficjalne ogłoszenie. Zakończyło się odliczanie. No i są oficjalnie lody Julki. O wow, jak one fajnie wyglądają. Tutaj w ogóle to oficjalnie ogłasza i zaprasza do sklepów. Tutaj jest jakaś piękna grafika. No i pytanie, czy je spróbujemy? Ja oczywiście zaznaczyłam, że tak. Na tej grafice oficjalnie widać, że są one pomarańczowe, przynajmniej mają pomarańczowe opakowanie. Są one od Wedla, czyli we współpracy z Wedlem. No jestem ciekawa mega ich smaku. Tutaj jest napisane, że jest to kwiat pomarańczy. No dobra, ale siedząc w domu, no to ich w ogóle nie przetestujemy. Ja właśnie wyszłam na balkon, sprawdzam, pogoda się zmieniła, przestał padać deszcz, więc możemy się wybrać do sklepu. Więc szybciutko wybrałam się do miasta, bo z tego co przeczytałam i z tego co się dowiedziałam, to te lody można dostać tylko i wyłącznie w jednej sieci sklepów, a dokładnie w Carrefourze, więc musiałam pojechać do miasta. Trzymajcie mocno kciuki, ja bym je znalazła, a teraz chodźcie do sklepu, ja tylko robię szybką podmiankę, zostawiam kamerę w samochodzie i biorę telefon, bo już raz ochrona mnie wywaliła z tego sklepu z aparatem. No i witam serdecznie. Jak widzieliście, nie dostałam tych lodów w pierwszym Carrefourze, jakie odwiedziłam. Jest już następny dzień. Wczoraj nie było opcji, żebyśmy gdzieś pojechali, no bo jednak była wielka, ale to wielka ulewa. Więc jestem już z samego rana pod kolejnym Carrefourem, no i mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Może jak już jest kolejny dzień, no to już w sklepie zdążyli to wszystko wyciągnąć, ustawić, no i lody pojawiły się w lodówce. Więc chodźcie razem ze mną. Już zrezygnowana chciałam wychodzić stąd i jechać do kolejnego Carrefoura, ale się udało. Podeszłam do jednej pani, która jest ponoć specjalistką od lodów tutaj i mi powiedziała w sekrecie, że właśnie przyjechała paleta. Szybciej ją rozpakują specjalnie dla mnie, bo ja powiedziałam, że przyjechałam specjalnie tutaj po te lody, więc udało się. Zaraz je przetestujemy. Było łatwo, ale jestem z powrotem w domu, więc nie traćmy czasu, bo mam tutaj te lody specjalnie w torbie termicznej, żeby mi się nie rozpuściły. No i oczywiście wzięłam trzy lody z trzema różnymi grafikami. Pierwsza tak się prezentuje, Julia Żugaj ma tutaj czarną sukienkę. Tutaj z kolei Julka ma biały top i jakąś pomarańczową bluzę. No i trzecia grafika, trzeci rysunek Julki. Tutaj jest chyba w jakichś ogrodniczkach. No dobra, teraz chyba oficjalnie mogę nazwać się Żugajką. To co? Testujemy. Czas teraz odkryć ich smak. Dokładnie tutaj jest napisane kwiat pomarańczy z zawirowanym sorbetem pomarańczowym w wedlowskiej czekoladzie mlecznej. Brzmi genialnie, brzmi fantastycznie. Jestem mega ciekawa, jak to będzie smakować. Zatem oficjalnie otwieram loda. Oby się nie roztopił, mam nadzieję. Okej, tak się prezentuje. Myślałam, że będzie zdecydowanie większy. On jest naprawdę malutki, zobaczcie. Czekolada mega twarda. Pachnie obłędnie, no ale testujemy. Uwaga. Najpierw zjadłam samą czekoladę.
pomącham, ale to obłędnie pachnie. Powiem Wam w sekrecie, że ja uwielbiam pomarańcze, uwielbiam sok pomarańczowy, takie świeżo wyciskane soki, a to bardzo pomarańczowo pachnie. No i teraz czas na ten zawinięty sorbet. Uwaga! O rany! Jakie to jest dobre! Jakbym jadła prawdziwą taką zimną pomarańczę, dosłownie pychota. Teraz jest ekstra, bo im głębiej się dostajemy do środka, to tego sorbetu jest coraz więcej. Tutaj go widać, że on po prostu aż wylewa się ze środka. Po prostu pychota. I przyznam szczerze, że nawet ta czekolada tutaj troszeczkę mi przeszkadza, bo ja bym wolała mieć taką polewę na przykład pomarańczową o rany, wtedy to byłoby genialne. No i jeśli chodzi o ocenę moją, tego przepysznego loda, no to ta ocena będzie bardzo wysoka, bo to są lody z elementem owocowym, a ja takie uwielbiam najbardziej, więc dam tutaj takie mocne 10 na 10. Jedyne, jeżeli możemy je porównać do jakichś lodów innych influencerów, to oczywiście do lodów ekipy. Lody ekipy są zupełnie inne, bo one są takie wodne, takie sorbety również, ale to jest naprawdę wyjątkowe. To jest coś, czego jeszcze chyba nie było. Przetestowane, ocenione, moim zdaniem jest to naprawdę genialne, szczególnie dla tych, którzy uwielbiają pomarańcze i dla tych, którzy uwielbiają Julię Żugaj. Więc jeżeli chcecie przetestować te lody, no to musicie pędzić do sklepów Carrefour, no bo tylko tam są one dostępne. Jak widzieliście, ja troszeczkę pojeździłam, poprosiłam specjalnie panią, no i dostałam te wyjątkowe lody. A teraz bonus, aby Żugajki było jeszcze więcej, to przenosimy się do mojego ulubionego świata, Toko Life World. A tutaj od razu przechodzimy sobie do kreatora postaci, no i stworzymy sobie Julkę. Julkę, która postaram się, aby wyglądała tak jak w prawdziwym życiu. Zatem zaczynamy sobie od twarzy, od cery. Ja tutaj jeszcze wybieram sobie takie duże oczy. Brwi zrobimy sobie takie ciemno-brązowe. Jeśli chodzi o uśmiech, no to chciałabym, aby był taki piękny, szeroki. Wybierzmy tutaj jakąś odpowiednią minkę. Myślę, że to będzie ok. Do tego policzki. Wybierzmy sobie takie różowiutkie, a niech będą. Teraz jeszcze włosy. Oczywiście Julka ma blond włosy, takie piękne i złociste, więc wybiorę chyba ten kolor. No i teraz czas na fryzurkę. Julka ma długie włosy, ale zazwyczaj nie ma ich prostych, tylko ma troszeczkę zakręcone. To jest idealnie właśnie w jej stylu, chociaż zobaczmy, czy jeszcze jakaś fryzurka będzie lepiej pasować. Co my tutaj mamy? To jest za bardzo odstające, te są jakieś takie jakby poczochrane. Ta fryzurka mi do niej nie pasuje. Te włosy są jeszcze piękne, bo one są takie jakby lekko pofalowane. Chociaż z tego co widziałam, to gdzieś tutaj powinny być jeszcze większe takie loczki. To nie, to zdecydowanie do niej nie pasuje, więc wydaje mi się, że musimy wrócić o właśnie do tego. Teraz czas na strój. Czy znajdziemy coś takie pomarańczowe, biało-pomarańczowe? Zobaczmy, tutaj chyba nic takiego nie ma typowo pomarańczowego, jest tylko koszulka, ale ona mi tu nie pasuje. To jest mega fajne. O, dobra, jest pierwsza propozycja, w razie czego będziemy mogli do niej właśnie wrócić. Szukam jeszcze tego odpowiedniego koloru, tutaj jest fajne, ale jakiś niebieski kolor tam jeszcze jest, więc to mi nie pasuje. Teraz zobaczmy bluzę, no bo właśnie Julka bardzo lubi nosić bluzy. Tu jest pomarańczowa i to już jest w jej stylu, to mega pasuje. Tutaj są takie szkolne mundurki, to nie za bardzo. Ej, wiecie co, tego pomarańczowego koloru tutaj jest dosyć sporo. Tutaj jest kolejna bluza. Tutaj jest też fajne, tylko bardziej już jest takie żółte, a nie pomarańczowe. No to zobaczmy jeszcze jakąś sukienkę, chociaż Julka bardzo rzadko chodzi w sukienkach. Właśnie bardziej ją kojarzę z jakimiś szerokimi spodniami, chociaż ta sukienka by też idealnie tutaj pasowała. Ale ja wracam sobie tutaj i chyba zostanę przy tej bluzie, bo ona jakoś najlepiej mi tutaj pasuje. Jeśli chodzi o dodatki, okulary odpadają, one tutaj nie pasują. Tutaj jakieś dodatki, fajnie jakby były takie naklejki na twarz pomarańczowe, ale niestety nie ma, więc może zaszalejmy i zróbmy coś innego. Może takie słuchawki? One mi się mega podobają. Dobra, zatwierdzam.
I idziemy, moi kochani, z Julką na stragan. Bierzemy sobie koszyczek, ja tutaj sobie wyciągnę te grzybki, bo ja potrzebuję pusty koszyczek, aby móc do niego powkładać oczywiście pomarańczki, idealnie pomarańczowe. Dajcie mi znać, czy w ogóle w świecie Toka Life World można robić samemu lody, bo ja z wielką ochotą bym zrobiła właśnie lody pomarańczowe. Zakupy zrobione i niestety wydaje mi się, że ja tutaj nie zrobię lodów pomarańczowych, ale za to będziemy mogli zrobić sok pomarańczowy. Jesteśmy tutaj w odpowiednim miejscu, jest tutaj taka odpowiednia maszyna, zatem wrzucamy nasze pomarańczki do naszej maszyny. Zobaczcie, jak ona fajnie się ładuje na pomarańczowo, tutaj z boku jest taki wskaźnik, naciskam przycisk. I mamy to, cała szklaneczka pysznego soku. Możemy zrobić jeszcze jedną. O rany, słuchajcie, tego soku jest tutaj mnóstwo. To jest chyba niekończący się sok pomarańczowy. No dobra, udało się, misja wykonana. Pokazałam Wam, że w świecie Toka Life World również możecie zostać żugajkami. Chcielibyście 2-4 na pomarańczowo z Julią Żugaj? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!